9 października w Telewizji Polskiej odbyła się przedwyborcza debata. W tym wydarzeniu Donald Tusk powrócił na ekrany TVP po 8 latach nieobecności. Niemniej, to jak prowadzono program, wzbudziło wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród sympatyków opozycji. Ola Kwaśniewska węszy spisek w zmianie godziny debaty. Piotr Gąsowski nagrywa parodię show, nawet Justyna Kowalczyk, Telieli apeluje o udział w wyborach i krytykuje program. Do tych głosów dołączyła też Kinga Rusin. Pseudo, debata w TVPiS zgodna z przewidywaniami. Tak obiektywna jak ich paski z newsami, rozpoczyna swój wpis Rusin. Jednym z głównych zarzutów Rusin wobec debaty jest jej zdaniem nierównomierny i tendencyjny charakter. Zarzuca ona TVP brak obiektywności, podkreślając, że pytania były dłuższe niż odpowiedzi i wydawały się zgodne z oficjalnymi przekazami partii rządzącej. Zdaniem Rusin Donald Tusk nie miał również wystarczająco dużo czasu na odpowiedź na oskarżenia, które były prezentowane w TVP. Nie tylko sama debata, ale również postawa Mateusza Morawieckiego została skrytykowana przez Rusin. Według niej premier miał wyglądać, jakby znał pytania z góry, podczas gdy Tusk musiał borykać się z trudnościami. Morawiecki, zadowolony z siebie jak uczeń, który dostał wcześniej pytania maturalne od wujka z komisji egzaminacyjnej. Tusk, który musiał się zmierzyć z propagandowym walcem i chamskimi zaczepkami, miał 7 minut, żeby sprostować wszystkie kłamstwa o nim. Powielane w TVPiS przez 8 lat, złości się Rusin na Instagramie. Na zakończenie swojego wpisu, Rusin sugeruje, że stacja nie dąży do obiektywizmu, a jej celem jest manipulowanie rzeczywistością. Oni zostali wynajęci w jednym celu – mydlić ludziom oczy, zakłamać rzeczywistość i zrobić wyborcom wodę z mózgu, napisała Rusin. Przeczytajcie również, Marmury i piętrowa biblioteka w mieszkaniu Kingi Rusin. Tak mieszka w Warszawie Kinga Rusin, na podróże helikopterem wydała majątek. Takie kwoty, że można złapać się za głowę i galisma powody do świętowania. Skończyła studia na prestiżowej uczelni.